Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku, który jednocześnie jest pierwszym odcinkiem z nowej serii, która co miesiąc będzie się pojawiać na moim kanale i która nosi nazwę Cheap or Chic. W każdym odcinku, właśnie w mojej nowej serii, będę Wam pokazywać jeden produkt tani kontra ten szykowny, czyli w domyśle drogi. Nie zawsze będą to produkty, nie zawsze będę parować produkty bardzo tanie z bardzo drogimi, natomiast zawsze ta różnica cenowa pomiędzy jednym a drugim kosmetykiem będzie wyraźna, stąd właśnie ten mój pomysł na nazwanie tej serii w ten, a nie inny sposób. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule mojego filmiku, będą konkurować ze sobą dwa pudry matujące, które są sypkie i transparentne, więc takie w zasadzie wszystko, czego potrzebuje nasza skóra. Ten tańszy produkt to Essence All About Matte Fixing Loose Powder, zakupiony przeze mnie półtora tygodnia temu w Superfarm za 15,49. Niestety nie orientuję się, czy cena w drogerii Natura będzie podobna, bo ja do Natury niestety ani nie mam po drodze, jakby nie chodzę, natomiast podejrzewam, że będzie kosztować również około 15 zł i będzie on dzisiaj o wygraną walczył z moim ukochanym pudrem, który już niestety się skończył, MAC Prep and Prime, który kupowałam rok temu za 95 zł, natomiast obecna jego cena to 100 zł, więc w dzisiejszym odcinku będzie 15 kontra 100 zł. Jeżeli chodzi o pojemność, Essence ma większą pojemność, dlatego że tutaj znajduje się 11 gramów produktu, a w pudełeczku po wykończonym pudrze MAC znajdowało się 9 gramów produktu, więc Essence jest o 2 gramy większy. Jeżeli chodzi o wydajność, to puder z MAC-a był bardzo wydajny. Ja go miałam od roku, natomiast stosowałam go na przemian z pudrem MAC Studio Fix Powder, więc starczył on mi co najmniej na pół roku, natomiast bardziej bym się skłaniała, oceniała jego wydajność na mniej więcej rok codziennego stosowania, dlatego że ja robiłam odsypki i dlatego on się skończył wcześniej, niż by się skończył normalnie. Jeżeli chodzi o Essence, oczywiście tej wydajności nie mogę ocenić pod tym względem, na ile mi wystarczyło jedno opakowanie, bo opakowanie, jakby, jak Wam powiedziałam, mam dopiero od półtora tygodnia, natomiast używam podobną ilość jak tego z MAC, więc myślę, że wydajność ich jest zbliżona. Jeżeli chodzi o skład, to MAC ma bardzo prosty skład i nawet bym powiedziała, szczerze mówiąc, nie najgorszy, dlatego że jest, zawiera na pierwszym miejscu skrobię kukurydzianą i krzemionkę, czyli dwa składniki, które mają nadawać, zbierać sebum z naszej twarzy, matowić cerę oraz dawać jej taki wygładzony wygląd. Znajduje tutaj się również dziwny składnik nazwany glikor kaprylowy. Ściągnęłam sobie oczywiście, wygooglowałam sobie informacje, więc jakby stąd wiem. Jest to składnik, który ma zapobiegać nadmiernemu odparowywaniu wody z naskórka, więc generalnie fajnie, natomiast stosowany w zbyt dużej ilości oraz albo stosowany solo na naszą twarz może ją zapychać, więc jakby pomimo tego, że ja takiego działania na pewno nie zauważyłam, a jestem wrażliwa na zapychanie, to im Was informuję, jeżeli ktoś ma skłonność do bardzo dużego zapychania i zapychają Was praktycznie wszystkie produkty, to jednak ten puder z MAC bym sobie odpuściła. Na ostatnim miejscu znajduje się coś dziwnego z numerkami, co sobie podarujemy, natomiast jest to standaryzowany ekstrakt o działaniu przeciwbakteryjnym, więc spoko. Więc skład jest, uważam, nie najgorszy, jeżeli chodzi o puder z Essence. Ma już on więcej składników, bodajże 8. Na pierwszym miejscu jest sól aluminiowa skrobi. Tak mi się wydaje, wszystkie składniki będziecie mieli na dole. Oczywiście aluminium, czy jest dobre naszej skóry, czy nie? Ja uważam, że nie. Natomiast też nie jestem hipokrytką, skoro używam go w dezodorantach, to jakby no nie będę tutaj teraz udawać, że jakby jakoś, Bóg wie, jak mnie bulwersuje. Natomiast bez wątpienia daje uczucie gładkości i matuje skórę, tak samo jak talk, który jest na drugim miejscu. Jest tutaj również Disodium EDTA, czyli stabilizator zapobiegający zmianie barwy i zapachu kompozycji. Natomiast na czterech ostatnich miejscach znajdują się cztery rodzaje parabenów, czyli konserwantów, więc jeżeli szukacie naturalnego pudru, to na pewno nie jest to ten. Ale tutaj, jak już mówię, skład zostawię Wam do analizy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie o tym poczytać. Przejdźmy teraz do właściwości tych pudrów oraz tego, czy wywiązują się ze stawianych im zadań. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, czyli matowienie cery, zarówno jeden i drugi znacznie przedłuża właśnie żywotność makijażu i bardzo matuje cerę. To znaczy, jeżeli mamy podkład rozświetlający, wiecie, że ja takich często używam, to każdy z nich bardzo ładnie go matuje. Z tym, że ten puder z MAC Prep and Prime robi w taki sposób delikatny. Nadaje twarzy nie matowego, ale takiego satynowego efektu i wygląda bardzo naturalnie, nawet od razu po aplikacji. Natomiast
ten puder z Essence potrzebuje 3-4 godzin, żeby dojść do takiego stanu w miarę podobnego jak MAC, ale ten stan i tak nie jest tak idealnie właśnie naturalny. On przez pierwsze kilka godzin daje bardzo pudrowy efekt, pomimo bardzo niewielkiej ilości, bo musimy pamiętać, że w tych pudrach kluczem do sukcesu jest umiar i naprawdę bardzo niewielka ilość stosowana codziennie na twarz, więc ten na pewno wygląda mniej naturalnie, ale moim zdaniem daje nieco lepszy mat, więc jeżeli macie bardzo tłustą cerę, to ten może się sprawdzić, ale musicie liczyć się z tym, że przez pierwsze kilka godzin nie będzie ona zbyt naturalnie wyglądała. Nie osadza się na żadnych włoskach, na twarzy, natomiast widać ten puder, co mi, szczerze mówiąc, nie do końca odpowiada. Jeżeli chodzi o wygląd na twarzy, tak jak mówię, nie wyglądasz tak naturalnie jak ten z MAC. Jeżeli chodzi o zapychanie, to ja tutaj ani w jednym, ani w drugim wypadku nie zauważyłam wysypu żadnych pryszczy. Znaczy, mnie jak zapycha jakiś produkt, to po prostu nie mam pryszczy takich ropnych, tylko takie grudki mi wychodzą. Na razie nie zauważyłam żadnego takiego działania. Używam go od 9 czy 10 dni codziennie i jakby tutaj z tym problemu nie mam. Jeżeli problem miałby u mnie wystąpić, to już na pewno by wystąpił. Jeżeli chodzi o bielenie cery, bo też często spotykam się z takimi opiniami, jeżeli puder jest biały, to na pewno bieli białą cerę. No widzicie załączony filmik, załączony obrazek. Mojej cery nie da się wybielić. Ja podejrzewam, że żeby wybielić moją cerę, to musiałaby po prostu się wypluskać w białej farbie olejnej. Natomiast taki produkt nie jest w stanie wybielić mojej cery. Natomiast żeby być, spojrzeć na to obiektywnym okiem, jeden i drugi produkt zastosowałam na skórze mojej mamy, która może no, nie jest kolorem zbliżona do mulatki, ale na pewno jest dużo bardziej opalona niż ja i jakby jeden ani drugi produkt nie wybielił jej cer, nie sprawił, że po prostu cera się odcina od szyi czy od reszty ciała i jeden ani drugi produkt nie da... Produkt nie daje efektu flashback, czyli jeżeli ktoś zrobi nam zdjęcie z flashem, to nasza cera się nie odcina i bluzia nie jest biała, co czasami zdarza się w przypadku używania pudru HD z Make Up For Air. Więc ani jeden, ani drugi tutaj w tym na zdjęciach Was nie zawiedzie i nie skończycie po imprezie z białą twarzą na zdjęciu, co wiadomo, nigdy nie prezentuje się dobrze. Także jeżeli miałabym wybrać puder, który ja bardziej lubię, to dla mnie lepiej spisuje się produkt z MAC, dlatego właśnie że daje niesamowity efekt matu, taki właśnie bardziej satyny, ale daje to efekt, ten efekt jest naturalny. Natomiast ten puder z Essence polecałabym tym, którzy mają bardziej tłustą cerę i lubią taki matowy efekt. Natomiast powiem Wam, że tutaj aż tak ogromnej różnicy między jakością, a jak ceną bym nie dała, dlatego że puder jeden i drugi bardzo serdecznie polecam. Jeżeli stawiacie na naturalność, to jednak MAC, jeżeli stawiacie na większy mat, to jednak Essence, natomiast jeden i drugi produkt jest lepszy. Dla mnie lepszy jest puder z MAC, który jak widzicie wykończyłam do ostatniego orzeszka, po prostu do ostatniego okruszka, natomiast na razie go nie będę kupować, bo chcę zużyć ten, natomiast do tego już drugi raz nie wrócę, natomiast cieszę się, że go przetestowałam, cieszę się, że mogłam dla Was zrobić tą recenzję, dlatego że on nie jest drogi i naprawdę jest godny uwagi. Podlinkuję Wam również recenzję innych dziewczyn na Wizażu, tutaj nawet mam ze sobą sprzęt, więc Wam sprawdzę, jaka jest ocena. Puder z Essence ma średnią 4,18 na 5, a puder z MAC 4,31 na 5, więc jakby ta różnica w ocenie też specjalnie nie jest jakoś rozbieżna. Kochane, dziękuję Wam dzisiaj i kochani oczywiście, dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcielibyście się podzielić ze mną oraz innymi widzami jakimiś swoimi przemyśleniami na temat jednego bądź drugiego produktu, albo takiego, który ma właśnie podobne działanie, ale jest jeszcze zupełnie innym produktem, to ja i na pewno inni również bardzo chętnie o tym poczytamy. Zapraszam Was również do mojego poprzedniego filmiku, w którym dzieliłam się z Wami moimi typami dotyczącymi strojów sportowych dla kobiet, te, które ja najbardziej polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem sportowym, to jak najbardziej zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmiku. Zapraszam Was również na bloga, gdzie świeżo dodałam post o podkładzie Rimmel Match Perfection, o którego recenzję mnie prosiliście. Zapraszam oczywiście na Facebooka oraz do subskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco. Także co, dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Widzimy się za kilka dni, więc co, bardzo się cieszę i za dzisiaj dziękuję. Buziaczki, pa, pa!